Dzień dobry, witam Was kochani bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy powtarzać sobie części mowy, tylko niektóre. Najważniejsze. Dziś powtarzamy informacje, które poznaliśmy w klasach 1-3 o rzeczowniku i czasowniku. Zapraszam Was. Zaczniemy od rzeczowników. Moi drodzy, czym są rzeczowniki? Już nieraz prosiłam Was, żebyście się rozejrzeli dookoła i zobaczyli, co macie w zasięgu wzroku, czyli wszystko to, co Was otacza, żebyście nazwali. Tak, to, co widzicie, to są właśnie rzeczowniki. Od wyrazu rzecz, ale nie tylko rzecz należy do grupy rzeczowników. Do rzeczowników należą nazwy ludzi, zwierząt, roślin oraz rzeczy. Tak mówi definicja, ale my wiemy, że rzeczownikiem również są planety, które widzimy na niebie, wszystkie gwiazdy oraz zjawiska pogodowe. I moi drodzy, tak naprawdę wiele, wiele innych jeszcze nazw, które możemy dookoła siebie znaleźć przedmioty, zwierzęta, rośliny wszystko, co nas otacza co ma swoją nazwę. To są rzeczowniki. A więc gdybyśmy mieli taki ogromny worek, do którego chcielibyśmy wszystkie rzeczowniki wrzucić, to na pewno on by nam się nie zmieścił, ale wszystko to, co ma swoją nazwę i co nas otacza, wszystkie przedmioty, sprzęty domowe, nazwy potraw, zupy i drugie dania również to są wszystko rzeczowniki. A więc moi drodzy, Wystarczy tylko się rozejrzeć i wszystko to, co ma swoją nazwę, będziecie wiedzieli, że to jest rzeczownik. O tym już doskonale wiecie. Co jeszcze wiecie? Wiecie również, na jakie pytania rzeczowniki odpowiadają. Dwa takie podstawowe pytania, które są dosyć długimi pytaniami. Kto to jest lub co to jest? Ale my zadajemy krótkie pytanie. Kto lub co? Czyli jeżeli ma coś swoją nazwę i możesz zapytać kto, przy czym kto dotyczy osób, ludzi. Tylko o ludzi pytamy, kto to jest. Czy to jest osoba spotkana na ulicy, czy to osoba w naszym domu, czy gdzieś jak jesteśmy na urodzinach, widzimy osoby, ludzi, możemy zapytać kto to jest. Natomiast co, zapytamy, zadamy to pytanie, co do zwierząt, roślin, rzeczy, do tego wszystkiego, co nie jest człowiekiem. Oczywiście wiemy również, że rzeczowniki występują w liczbie pojedynczej i liczbie mnogiej. To jest chyba najłatwiejsza rzecz, którą wiemy o rzeczowniku. Przykłady. Liczba pojedyncza to jest skrót wyrazu pojedyncza. Tak? Liczba poi to jest dziewczynka. Dlaczego pojedyncza? Bo jest tylko jedna. Jeden chłopiec, jeden pies, jeden dom, jedno drzewo. Natomiast liczba mnoga, skrót mnogiej liczby to jest l kropeczka myny, to, jest, to są te wszystkie rzeczowniki, które występują w ilości więcej niż jeden. A więc dziewczynki, na przykład dwie, trzy, cztery i tak dalej. Chłopcy, tak samo. Psy, domy, drzewa. To jest liczba mnoga. Wiemy również, że rzeczownik ma w liczbie pojedynczej trzy rodzaje. Trzy rodzaje. I potrafimy je określić. Rodzaj żeński, rodzaj męski i rodzaj nijaki. Mamy takie wyrazy pomocnicze, które tutaj zapisałam na dole. Tymi wyrazami pomocniczymi to jest wyraz ta, ten oraz to. To są wyrazy pomocnicze, które pomagają przy określaniu rodzaju. Powiem Wam w jaki sposób możemy się tymi wyrazami posiłkować, w jaki sposób one nam pomagają. Kiedy nie wiesz jaki rodzaj, mamy tutaj lampa, tablica, kreda. Wyobraź sobie, że jesteś w sklepie i dokonujesz wyboru. Masz kupić jakiś przedmiot. I teraz patrzysz na lampę i się zastanawiasz, czy to będzie rodzaj żeński, męski, nijaki. Wskazujesz palcem i mówisz, ta lampa mi się podoba. Ta tablica jest zielona. Ta kreda jest biała albo jest bardzo pomocna. Rodzaj męski ma taki wyraz pomocniczy ten. Jeżeli możesz wskazać palcem i powiedzieć, ten klucz wybieram, bo ten pasuje do mojego zamka, ten korek pomaga mi zamknąć butelkę, ten but jest dla mnie niewygodny, wyraz ten jest wyrazem pomocniczym do rodzaju męskiego. To nie znaczy, że ty masz za każdym razem używać wyrazu ta, ten, ale możesz sobie pomóc, jeżeli masz trudność przy określeniu rodzaju. No i szczególnie przy rodzaju nijakim jest taki pomocnik, to jest wyraz króciutki to, kiedy wskazujesz i mówisz, to słońce mnie razi, to drzewo wyrosło wysoko, to biuro jest w, gdzieś tam daleko albo w innym budynku. Czyli moi drodzy, to jest to, są to właśnie, to jest wyraz, który nam pomaga w określaniu rodzaju, Czyli zapamiętajcie sobie te wyrazy, to, te wyrazy naprawdę są pomocnicze bardzo, kiedy macie trudność w określeniu rodzaju. Ale uwaga, uwaga, była, była mowa przed chwilą o rodzajach w liczbie pojedynczej. Kiedy przechodzimy w rzeczowniku do liczby mnogiej, czyli mamy tam dziewczynki, psy, koty, chłopcy, to już jest więcej prawda? Rzeczownik w liczbie mnogiej oznacza więcej dziewczynek, więcej chłopców, więcej psów. To jest liczba mnoga i w tej liczbie mnogiej mamy dwa rodzaje. Mamy rodzaj tak zwany męskoosobowy i rodzaj niemęskoosobowy. Słuchajcie, i tutaj już y, pojawia się często kłopot, jak określić rodzaj w liczbie mnogiej, rodzaj rzeczownika. I również mamy wyrazy pomocnicze, które nam pomogą w określaniu rodzaju, w liczbie mnogiej. Przy rodzaju męskoosobowym występuje wyraz malutki ci. Czyli jeżeli popatrzysz na chłopców, na żołnierzy, na sportowców, tak jak tutaj w tym wypadku i powiesz Ci chłopcy biegali szybko w czasie zawodów. Ci żołnierze są bardzo odważni. Ci sportowcy wygrali dzisiejsze zawody. Moi drodzy, ci to jest przyrodzaju męskoosobowym. Natomiast jeżeli możesz użyć wyraz te, to na pewno będzie to rodzaj niemęsko-osobowy, czyli nie żeński, a nie męskoosobowy. Do tego rodzaju należą lalki, wskazujesz je. Te lalki bardzo ładnie siedzą na półce w sklepie. Te panie są wyjątkowo miłe. Yy, te stoły podobają mi się w sklepie meblowym. No zupełnie wymyślam, słuchajcie, jakie zdania mogą powstać, ale zwróćcie uwagę, że... Te wyrazy są bardzo pomocnicze i pomocne. Na przykład nie użyję te chłopcy, te żołnierze, tylko wiadomo, że wyraz ci. Tak samo nie będą ci lalki, ci panie, prawda? Czyli po prostu te wyrazy, które, które tutaj są pomocnicze, warto je sobie zapamiętać, bo przy określaniu rodzaju rewelacyjnie zdają egzamin. No i oczywiście pamiętamy o rodzaju męskoosobowym i niemęskoosobowym. W liczbie pojedynczej były trzy rodzaje, a w liczbie mnogiej mamy tylko dwa: męskoosobowy i niemęskoosobowy. Wy wiecie co zrobić, jeżeli czegoś nie rozumiecie. Zawsze można się zatrzymać i wrócić. Kochani, na razie tyle, jeżeli chodzi o rzeczowniki. Jeszcze coś będzie na koniec o rzeczownikach. Przejdźmy teraz do czasowników. Co to są te czasowniki? Tak jak rzeczowniki były od wyrazu rzecz, tak czasowniki są od wyrazu czas. Wiadomo, czas to jest coś, co się dzieje w, do, w określonym czas. Kiedy mamy na coś czas, to wykonujemy jakąś czynność w określonym czasie. I właśnie czasowniki to jest coś, co robimy w danym momencie lub stan, w którym się znajdujemy. Zaraz się przekonamy, co to jest ten stan, w którym się znajdujemy. Zaczniemy od tego, co robimy w danym momencie. Jakie są pytania czasownika? Czasowniki odpowiadają na pytania, co robi. I znowu, co się z nim dzieje, albo w jakim jest stanie. Moi drodzy, co robi, to jest dla nas sprawa oczywista. Co ja robię w tej, w tej chwili? Tłumaczę wam, mówię do was, w tej chwili, w tym momencie. Natomiast gdybyście zapytali, co się ze mną dzieje w tym momencie, to ja bym powiedziała, co się ze mną dzieje. No cóż, w tej chwili żyję, oddycham, czyli y, to jest coś, co jest ode mnie niezależne. Bo stan, w którym się znajdujemy, tak samo od Was jest niezależne to, że na przykład żyjecie, że rośniecie. To nie jest czynność, którą Wy robicie, bo to nie jest tak pstryk i teraz sobie rosnę. Pstryk przestaje rosnąć. Nie, kochani, to jest stan od Was niezależny. Nieraz o Was y, ktoś Wam mówi, nie widząc Was dłuższy czas, ale Ty urosłeś. I y, y, Ty się z tego cieszysz, ale nie możesz sobie tego dopisywać jako swoją zasługę, bo to, że ty rośniesz, to jest coś od ciebie niezależnego. To jest stan, w którym się znajdujesz. Czyli jest to coś niezależne. I teraz przykład. Co robi? Mamy tutaj Andrzeja i wiemy co robi. Andrzej czyta książkę. To, że on czyta, to jest jego czynność, którą on wykonuje, zależna od niego, bo jak Andrzej nie będzie chciał czytać, to odłoży książkę i koniec. I nikt go do czytania nie zmusi. Natomiast jeżeli jest co robi i on czyta, to znaczy, że to jest jego świadoma czynność. Natomiast drugie pytanie, co się z nim dzieje? I mamy Marek ciężko oddycha. Kochani, oddychanie jest niezależne od nas. Spróbujcie przestać oddychać na chwilę i co się okaże? Za moment, nawet jeżeli wstrzymacie oddech na krótką chwilę, za chwilę będziecie musieli oddychać, bo się zaczniecie dusić. Jest to coś od Was niezależnego, czyli moi drodzy oddycham, dlatego że tak się dzieje, bo żyję, prawda? A więc to się ze mną dzieje, że ja po prostu oddycham. I teraz uwaga, macie tutaj dwa przykłady zdań. Andrzej czyta książkę, Marek ciężko oddycha. Zwróćcie uwagę, że w każdym z tych zdań jest czasownik. Tu jest czyta, a tu jest oddycha. Czy pamiętacie z jednej z poprzednich lekcji to, co Wam tłumaczyłam? Jeżeli nie, to teraz powtórzę. Zapamiętaj, bez czasownika nie ma zdania. Jeżeli wyrzucę oddycha, wyrzucę czyta, to nie będzie zdania. Może być czytanie książki przez Andrzeja, wtedy będzie wypowiedź nie będąca zdaniem. Albo oddychanie Marka, też będzie wypowiedź nie będąca zdaniem. Będzie to tak zwany równoważnik zdania. Kochani, co jeszcze wiemy o czasowniku? Wiemy... Też chyba łatwa sprawa, że czasowniki występują w trzech czasach. W czasie teraźniejszym to jest to, co dzieje się teraz, w tym momencie. Popatrzcie teraz na siebie i nazwijcie czynności, które wykonujecie w tej chwili. Myślę, że mam nadzieję, że nie jeden z Was mnie teraz słucha, być może czyta i patrzy to na to, co się dzieje na ekranie komputera, być może ktoś robi notatkę. Czyli, moi drodzy, Czytamy, słuchamy, myślimy, zastanawiamy się, zapamiętujemy w tej chwili, w teraz, w czasie teraźniejszym. Czas przeszły. Uwaga, to jest to, co się działo i to nie tylko wczoraj, rok temu, dwa lata temu, pięć lat temu. To, co się działo minutę temu. Moi drodzy, to, co już działo się i przestało się dziać, to jest czas przeszły. To, co minęło. Czyli na przykład, pomyśl, co robiłeś przed chwilą. A już tego nie robisz. Być może ktoś sobie zrobił herbatę, czyli zrobił, wypił, zjadł, rozmawiał z kimś z bliskich, być może sprzątaliście pokój, być może robiliście jakieś zadanie domowe, czyli moi drodzy, czynność, która minęła, była wykonana i już jej nie ma. To jest czas przeszły. Natomiast czas przyszły to jest to, co planujemy i co będzie się dopiero działo. A więc w czasie przyszłym mam nadzieję, że po naszej lekcji ktoś jeszcze tutaj wróci, zajrzy do tej lekcji, powtórzy sobie. Może coś zanotuje. A może ktoś z was pójdzie jeść obiad, albo ktoś pójdzie na dwór. A więc to są czynności, które dopiero się Odbędą w czasie przyszłym. Myślę, że czasy teraźniejszy, przeszły, przyszły nie sprawiają Wam trudności, bo tak faktycznie teraźniejszy, tak jakbyśmy wyrzucili ciapeczek, mamy teraz. Przeszły to to, co przeszło. Przeszło minęło, a przyszły to dopiero to, co przyjdzie. Czyli można sobie łatwo te nazwy czasów zapamiętać. Słuchajcie, kolejna rzecz. Czasowniki występują w liczbie pojedynczej i mnogiej. Tak samo jak rzeczowniki. Liczba pojedyncza to jest kiedy że przy rzeczownikach jedna osoba, w, czasie, w liczbie mnogiej kilka osób, co najmniej dwie. To samo jest z czasownikiem. Czynność może wykonywać jedna osoba, a może wykonywać kilka osób. Mamy przykład w liczbie pojedynczej. Siedzisz. Ja mówię teraz do Ciebie, tylko do Ciebie. A więc jako jedna osoba zwracam się do każdego z Was, ale do każdego osobno. Wołam, to robię ja, czyli jestem sama, wołam do Was. Maluję, to ktoś, kolega, jedna osoba, dziewczynka, chłopiec, dziecko maluje. W liczbie mnogiej siedzicie. Teraz zwracam się do Was wszystkich, którzy słuchacie, oglądacie moją lekcję. Siedzicie, siedzicie przy ekranach, przed ekranami komputerów, siedzicie. Wołamy, wołamy razem. Jest nas więcej. My wszyscy wołamy. Malują, robi to cała grupa. Malują klasa, dzieci malują obraz. Czyli mamy liczbę pojedynczą, liczbę mnogą. I teraz to, co bardzo ważne, a niestety często o tym zapominacie, czasowniki mają też osoby. Odmieńmy przez osoby czasownik jeść. To jest akurat bezokolicznik, bo na końcu ma ci, czyli to jest forma bezosobowa. Chcę teraz ten czasownik bez, bezokolicznik zamienić na formę osobową i odmienić go w czasie teraźniejszym przez osoby. O czym musicie pamiętać? Przede wszystkim musicie pamiętać, że w liczbie pojedynczej i w liczbie mnogiej mamy po trzy osoby. To jest bardzo ważne i tutaj każdy musi to umieć. W liczbie pojedynczej pierwszą osobą Jestem ja, czyli mówię o sobie, ja. Drugą osobą w liczbie pojedynczej jesteś ty. Trzecią osobą jest on, jest ona i jest ono, ale uwaga, nie razem, tylko każdy osobno. On coś robi, ona robi coś innego, albo to samo, ale gdzie indziej, i ono też robi coś to samo być może, ale gdzie indziej. Czyli nie, że razem, każdy osobno. On coś robi, ona coś robi, ono coś robi. Czyli jeszcze raz, pierwsza osoba ja, druga osoba ty, trzecia osoba on, a także ona, a także ono. Czyli w trzeciej osobie mamy jak gdyby trzy, ale każda osoba osobno. W liczbie mnogiej w pierwszej osobie jesteśmy najpierw my, czyli ty i ja, my. W drugiej osobie jesteście wy, czyli bez mnie. Ja już mówię o was, że to wy jesteście. A w trzeciej osobie jest, są oni, czyli na przykład sami chłopcy albo towarzystwo mieszane dziewczynki i chłopcy oraz one, czyli same dziewczynki, bo oni to jest towarzystwo mieszane, albo sami chłopcy, albo dziewczynki i chłopcy. Natomiast one to są same dziewczynki. I teraz moi drodzy, trzeba te osoby zapamiętać. One w klasie czwartej będą często powtarzane i będziecie robili ćwiczenia gramatyczne w od, z odmianą czasowników. I teraz mamy nasz czasownik jeść, bezokolicznik, zamieniamy go na formę osobową w czasie teraźniejszym. Czyli co ja teraz robię? W liczbie pojedynczej ja jem, co ty robisz? Ty jesz. Co robi on? On je, a ona? Ona też je. A ono? Ono też je. Widzicie każde z nich osobno. A jak to wygląda w liczbie mnogiej? W liczbie mnogiej pierwsza osoba to jesteśmy my. Co my robimy? My teraz jemy. Zapraszam Was na lody, idziemy razem na lody i razem je jemy. Co Wy robicie w drugiej osobie liczby mnogiej? Wy jecie. A co robią oni w trzeciej osobie? Oni jedzą i one też jedzą. Oni, przypomnę, chłopcy albo dziewczynki i chłopcy jedzą oraz one, czyli same dziewczynki. Też jedzą. Kochani, możecie sobie teraz przećwiczyć, zrobić pauzę, wybrać jakiś inny czasownik. Może być w formie bezosobowej, wy go później zamienicie na formę osobową i oczywiście teraz możecie odmienić sobie przez osoby i poćwiczyć, czy ta umiejętność jest wam bliska i jasna, czy sobie poradzicie. A teraz słuchajcie na zakończenie, wróćmy do rzeczownika. Dziwne to, bo wracamy do rzeczownika, a ja zaczynam mówić o czasowniku. Słuchajcie, mamy czasownik. Sprzątamy, maluję, odpoczywa. Zgadzacie się ze mną, że to są czasowniki? Co my robimy? Sprzątamy. Co ja robię? Maluję. Co on robi? Odpoczywa. Czy ja mogę te czasowniki zamienić na rzeczownik? Hmm, dziwne pytanie, ale od razu na nie odpowiadam. Tak, mogę. Z czasownika mogę zrobić rzeczownik i zaraz Wam to udowodnię. Popatrzcie, mamy czasownik. Co robimy? Sprzątamy. Wchodzi mama do pokoju i widzi hałdę wielką, y, nabałagonione książki na przykład na środku albo brudne skarpetki. Mama pyta, co to jest? A Wy mówicie, jak to co? Sprzątanie. Zwróćcie uwagę, sprzątanie jest rzeczownikiem. Sprzątamy, jest czasownikiem, ale zadałam pytanie, co to jest? To jest wielkie sprzątanie. Nieraz macie wielkie sprzątanie przed świętami, na przykład? Drugi przykład. Co robię? Ja maluję czasownik. Czy mogę go zamienić na rzeczownik? Tak. Wchodzi ktoś do klasy i klasa maluje, tak? Czyli co robi, maluje obraz. Ktoś pyta, co to jest? A wy mówicie. Malowanie! Widzicie, malowanie jest też rzeczownikiem, bo co to jest? To jest czynność zmieniona na rzeczownik malowanie. Albo co robi? Odpoczywa. A ktoś wejdzie, widzi, mama ci zleciła, znowu mama. Może być babcia. Babcia ci zleciła, że masz poobierać na przykład ziemniaki na obiad, a wchodzi do kuchni, widzi, a ty sobie siedzisz przy stole i bawisz się telefonem i nie robisz, oczywiście odradzam takich, takich bo taki pomocnik babci nie jest potrzebny. I babcia się pyta, co to jest? A ty mówisz, babciu, odpoczywanie. Czyli co to jest? A to jest pytanie rzeczownika. Odpoczywanie. Słuchajcie, i teraz tak, możemy przy sprzątaniu będzie ciężko, ale możemy na przykład, co to jest? Malunek, czyli obrazek malowany farbami. Nieraz nazywamy, że to jest taki malunek. Rzadko się używa tego wyrazu, ale bywa. Co to jest? To jest odpoczynek. Czyli zobaczcie, z czasowników. Jestem w stanie stworzyć rzeczownik. A więc nie upierajcie się zawsze widząc wyraz, sprzątanie, malowanie, odpoczywanie, gotowanie, pieczenie, siedzenie, pisanie, yy, co tam jeszcze na przykład yy, spacerowanie, bieganie. Nie upierajcie się, że to jest czasownik. Bo jeżeli ja mogę zapytać, co to jest, małe dziecko, zada Ci pytanie, co to jest, a ty powiesz układanie. Bo dziecko nie wie, co to jest za czynność, które jak Ty układasz yy, na przykład w szafie swoje rzeczy, no to Ty używasz czasownika i mówisz układam, ale jak dziecko Cię zapyta, co to jest, to Ty użyjesz rzeczownika i powiesz to jest układanie. Tak wygląda właśnie. To jest układanie w szafie albo układanie z klocków, budowanie z klocków. Czyli zwróćcie uwagę, że jesteśmy w stanie z czasownika stworzyć rzeczownik. Kochani, i to wszystko na dzisiaj. Pamiętajcie, że można do lekcji wrócić i powtórzyć sobie ją jeszcze w odpowiednim czasie. Ja się z Wami żegnam i obiecuję, że następną lekcją będzie powtórzenie wiadomości o przymiotniku przysłówku i liczebniku kolejnych trzech częściach mowy które poznaliśmy a dlaczego dziś czasownik i rzeczownik bo czasownik jest najważniejszy w zdaniu bez niego nie ma zdania a rzeczownik jest takim zas nie zastępcą ale jest takim jak gdyby kolejnym królem po czasowniku, czyli czasownik i rzeczownik to dwie części mowy, mowy najważniejsze w zdaniu. Dlatego dzisiaj zaczęłam od nich powtórzenie. Życzę Wam wszystkiego dobrego, miłego powtarzania i do usłyszenia, do zobaczenia na kolejnej lekcji. Papa! Pa.